Co to oznacza? To oznacza, że od 2013 roku polska elektroenergetyka będzie obciążona potężnymi karami za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, więc tak zwane emisje CO2. Co oznacza, że czy nam się podoba, czy nie, udział elektroenergetyki opartej na węglu będzie coraz mniejszy. Czy oczywiście ktoś się może upierać, że on dalej będzie chciał korzystać z energii elektrycznej wytworzonej na węglu kamiennym. Tylko problem polega na tym, że za chwilę okaże się, że ta energia jest najdroższa z możliwych w Polsce. Czy to w porównaniu z energią wytworzoną w elektrowni atomowej, czy wytworzonej ze źródeł odnawialnych, czy wytworzonej na przykład w oparciu o słońce. Kłopot polega na tym, że ja nie widzę zasadności, aby budować kolejne kopalnie w Polsce, kiedy moim zdaniem w ciągu kilku lat okaże się, że nie jest nam potrzebny ten węgiel, który już dzisiaj jest w udostępnionych złożach na terenie Polski, tak w okolicach Bełchatowa, jak i na Górnym Śląsku, jak również i w okolicach Turowa. Byłoby bardzo nierozsądne tworzyć te kolejne kopalnie, ale moim zdaniem, jeśli ktoś na to będzie patrzył tylko i wyłącznie z punktu widzenia biznesowego, czyli opłacalności, musi dać sobie spokój z pomysłami budowania nowych kopalń na terenie Polski, czy to będzie Dolny Śląsk, czy gdziekolwiek.